Irytują cię włosy twojej laski w łazience? Pomyśl, co musi czuć facet tej laski. Gdy poznajesz jego mamę i ona mówi, to pewnie z tobą mój synuś cały czas siedzi na FaceTime, ale ty masz Androida. Ciuchy w szafie, ciuchy, które noszę. Gdy przyszedłem do pracy i chcą ode mnie, żebym pracował. Dopiero dzisiaj to zauważyłem. Gdy jest przytulnie, ale troszeczkę za ciepło. Mieliśmy 24-godzinne Tesco i cheeseburgery po 2 złote, mieliśmy wszystko. Przestań obwiniać się za swoje porażki, naucz się astrologii i obwiniaj planety. Gdy pracujesz w restauracji i nagle widzisz, że wchodzi Gesslerowa ze swoją ekipą filmową. Przed rozwodem, po rozwodzie. Moja babcia miała w życiu dwie pasje, LSD i łabędzie. Wiadomość dla moich wrogów. Ja, kiedy nauczyciel patrzy na mnie podczas pisania sprawdzianu. Pracuj bardzo ciężko, to może skończysz tak, pracował bardzo ciężko. Kiedy wstaniesz za szybko z kanapy i masz już 25 lat. Miałem iść pobiegać, ale widzę, że zbiera się na burzę, więc zrezygnuję. Wszyscy kiedy ziewają, stary kiedy ziewa. Kiedy się z tobą pokłóciła, ale nie chcę wracać na piechotę. Kiedy jesteś pierwszy raz u ziomka i śmietnika nie ma w szafce pod zlewem. Postawiłem mikrofalówkę pionowo i chyba jej się podoba. Kiedy ona przegrywa kłótnie, ale zna też twoje słabości. Faceci myślą tylko o jednym. Jeśli zastanawiasz się, od kogo laski tak dobrze nauczyły się dramatyzować. Dzwonek nie działa, odejdź. Kiedy ktoś pożera ostatni kawałek pizzy na twoich oczach. Dzieciak osiąga pełnoletność w USA, rodzice. Dzieciak osiąga pełnoletność w Polsce, rodzice. Kiedy słuchasz muzyki i zaczynasz sobie wyobrażać własny teledysk. Kiedy odwala się niezłe szambo i wszyscy wokoło są w szoku, a ciebie to wszystko po prostu śmieszy. Kobiety o takim ciele zazwyczaj mówią innym kobietom, żeby rozstały się ze swoim chłopakiem. Jej mieszkanie, jej auto, jego mieszkanie, jego auto. Kiedy wchodzicie na trupa, który przeleżał cały lipiec i połowę sierpnia. Jedna trzecia osób w związkach twierdzi, że ich partner jest najbardziej irytującym człowiekiem, jakiego znają. A zdarzają się pani wahania nastroju? Nigdy. Zawsze jestem równiutko wkuwiona. Kochanie, śpisz. Nie, zamknęłam tylko oczy i podróżowałam daleko stąd. Ale chrapałaś, podróżowałam traktorem. W Świdnicy z pewnością wychodzi się na pole. 13-letni, ja nie będę jednym z tych starych zgredów nienawidzących nastolatków, ja w wieku 25 lat jak widzę nastolatków. Coś zaczęło mi powoli wychodzić z monitora. Jak byłem młody, to czereśnie były tak tanie, że pestki się wypluwało. Jestem, proszę ja ciebie, zbyt pijany, żeby być zły, że mnie nie było na odcinku.
inni ludzie, ja. Wyobraź sobie, że budzisz się tutaj ze swoją drugą połówką. Wyobraź sobie, że budzisz się tutaj sam. Zajebiście wyspany i nikt ci nie piedoli nad łbem. Jedyny problem, jaki chcę mieć w życiu. Ja delikatnie przyspieszam, moja mama na siedzeniu pasażera. Moje spojrzenie, gdy pytasz, jak mi minął weekend. A on już czeka. Kiedy widzisz dworzec główny w Poznaniu, naprawdę idealne miejsce dla bezdomnego. Ja na zewnątrz, próbując cieszyć się moim ogrodem. Nie będę sobie żałować, Aceo. Ja dobra, trzeba się ograniczyć z tym zamawianiem rzeczy. Również ja. Kiedy w jednym miesiącu musiałeś wydać kasę na naprawę samochodu, dentystę i jeszcze dostałeś rachunek z dopłatą za wodę, a kumpel zaprasza na swój ślub i wesele. Ona, kup proszę kolendrę. Tymczasem w sklepie, kolendra, pietruszka. Kiedy po 6 telefonach trafiasz na ostatniego bossa pomocy technicznej. Ten ziomek nawet nie ogarnia, że jest kotem. Ja dobra, pora spać. Dobranoc, moje dzieci, nie chcę zamykać oczu. Kiedy jesteś na płoteczkach u przyjaciółki, no co ty gadasz, kochana? Psy, kiedy coś przeskrobią, koty, kiedy coś przeskrobią. Kiedy jesteś trochę inny, ale znajomi i tak cię akceptują, dopóki nie są głodni. Uczyłem się na spawacza, zostałem artystą. Kiedy rozmówcy przerwali ci czwarty raz z rzędu. Weselni goście, ale wuj Stefan się wczoraj zrobił, nie ma bata, żeby dzisiaj w ogóle funkcjonował. Wuj Stefan, wchodzący na poprawiny. Kiedy masz tyle rzeczy do zrobienia, że postanawiasz kolejny raz obejrzeć swój ulubiony serial. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak rosną ananasy. Kocia mama osłania swoje małe przed deszczem. Kiedy powiedziałeś dziewczynie, że wrócisz o 10, ale wróciłeś o 10.02. Napisz jig glipów, jak oglądnąłeś do końca.